wydobywają gaz, ale mają niebezpiecznie niskie zapasy, niebezpiecznie niskie zapasy gazu w Holandii. Portal Nu ostrzega, że zapasy gazu w Holandii są niebezpiecznie niskie. Normalnie wypełnionych jest 80-90% zbiorników. Teraz jest to mniej niż 50%. Dziennik Het Parool w ubiegłym tygodniu alarmował, że kryzys energetyczny w Holandii już trwa, a rząd się na to nie przygotował. Gazeta cytowała ekspertów, stawiających za wzór Polskę i Francję, których rządy zobowiązały firmy energetyczne do gromadzenia latem dodatkowych zapasów na zimę. Jest to określone w przepisach i regulacjach tych krajów, przypomina Martin Wisser, profesor transformacji energetycznej na Hanzei University of Applied Sciences Groningen. Zdaniem naukowca, Holandia nie jest jedynym krajem z niskimi rezerwami gazu. Obserwując wysokie ceny gazu w lecie wiele państw wstrzymywało się z zakupem oczekując, iż ceny spadną, twierdzi Wisser. Portal nu wskazuje, że Niderlandy są coraz bardziej uzależnione od zagranicznego gazu. To, że nasze zapasy są tak niskie nie napawa zbytnim optymizmem, uważa rzecznik firmy Gastera, która zajmuje się obrotem paliwami kopalnymi. Zdaniem portalu, urzędnicy uspokajają jednak, że nie ma powodu do paniki, albowiem w rezerwie są zasoby gazu ze złóż w Groningen. Jednak utrzymujące się wysokie ceny tego surowca mogą wzrosnąć jeszcze bardziej jeżeli będzie sroga zima.